nową miejscóweczkę. Zobaczcie, powiedzcie sami. Siemanko, witam was serdecznie. Zapraszam was na odcinek specjalny, bo wybieramy się do Antalii, gdzie dzisiaj odbywa się finał Ligi Mistrzów Siatkarzy. Ja idę na mecz, rodzinkę zostawię w mieście, żeby się poszwendali. Także zapraszam do wspólnego kibicowania Jastrzębskiemu Węglowi, który gra z włoskim Trentino Volley. Mamy 1,5 godzinki drogi samochodem, ruszamy. Pokażę wam, jak wygląda sytuacja przed halą i całą relację z meczu. Zapraszam na film. I siemanko z Antalii, po 1,5 godziny drogi jestem w Antalii. Teraz wam powiem, jak to się stało, że w ogóle tu jestem, po co tu jestem, dlaczego tu przyjechałem. Powiem wam szczerze, że siatkówką interesuję się od gdzieś 25 lat. Moje pokolenie lub może starsze pokolenie pamięta na pewno mecze w Lidze Narodów Polski, czy już jeszcze wtedy Mostostalu, Kędzierzyn, Koźle, jak grał właśnie w Lidze Mistrzów. Także od tego się chyba zaczęła moja historia z siatkówką. Bardzo lubię grać w siatkówkę, gram też regularnie. Jak jestem w Polsce, no to pozdrawiam cały zespół, wszystkich, z którymi gram. No i jak jestem tutaj w Turcji, też staram się grać w plażówkę, w hotelach. Także siatkówka jest mi bliska sercu. Z tego miejsca też pozdrawiam moich wujków, wielkich fanów siatkówki, Jurka i Grzesia. Pozdrowionka dla was. No i słuchajcie, dzisiaj najważniejszy mecz sezonu w klubowej siatkówce. Finał Ligi Mistrzów, gra w nim mistrz Polski ubiegłoroczny i aktualny, czyli Jastrzębski Węgiel, i ubiegłoroczny mistrz Włoch, czyli Itas Trentino. Ostatnie 3 lata to dominacja polskiej drużyny Zaksy Kędzierzyn-Koźle. 3 razy z rzędu wygrała Ligę Mistrzów. Niesamowita sprawa, bo nigdy wcześniej polskiej drużynie w ogóle nie udało się wygrać tej Ligi Mistrzów. Były srebrne medale, były brązowe medale, natomiast ostatnie 3 sezony to złote medale Zaksy i teraz Jastrzębski Węgiel staje przed swoją szansą wygrania tych elitarnych rozgrywek. W zeszłym sezonie właśnie w finale grała Zaksa Kędzierzyn-Koźle z Jastrzębskim Węglem. Po zaciętym meczu wygrała Zaksa. Także Jastrzębski Węgiel ma dzisiaj okazję do rehabilitacji. To są dominatorzy tego sezonu, także liczę na to, i że po prostu wygrają. Jak będziecie oglądać ten film, no to wynik już będzie znany, natomiast ja zaczynam trzymać kciuki, wchodzę na halę, zobaczymy, jak tam wszystko wygląda, jak atmosfera. Kibicujemy wspólnie polskiej drużynie. I wygląda to tak, jak widzicie, jest banner CF Champions League Volley 2024. Mamy wejście, wchodzimy, zaraz zobaczymy. Mam bilet na mailu, także zobaczymy, jak będą to kontrolować. Jestem już w środku, kochani. W sumie musiałem taką przejść bramkę jak na lotnisku, ale wiecie, miałem wodę, telefon, kazali położyć w boku i tyle. Bilet sprawdzony. Mecz się zaczyna za 25 minut, także mam jeszcze trochę czasu. Teraz wam powiem w ogóle, czemu ja się tu znalazłem, że tak powiem. Powiem wam szczerze, że ja nie wiedziałem, że finał jest w Antalii w tym roku. Wczoraj sobie zacząłem właśnie czytać trochę o siatkówce. No i patrzę, a jutro właśnie finał w Antalii. No to mówię, 1,5 godziny drogi mam samochodem. Jadę po prostu za ten finał, chcę to zobaczyć. Możliwe, że to jedyna taka okazja w życiu. Za bilet zapłaciłem 350 zł. Nie był to najtańszy bilet, nie był to najdroższy bilet. Taki drugiej kategorii, chyba były 3 kategorie i VIP. Także najdroższy chyba VIP kosztował 750, tak dla porównania, żebyście wiedzieli. No i zaraz zobaczymy, jak wygląda hala, jak przygotowanie do meczu, ile jest kibiców z Polski. No i zobaczymy, jaki będzie dopik. Także ruszam szukać swojej miejscóweczki. No i idę. W ogóle to super pomysł, jeżeli tu jest teraz finał 5 maja, super pomysł na połączenie. Właśnie to był, że tak powiem, wyjazdu na wakacje do Turcji, na Rivierę tutaj, i skorzystania z takiej okazji, żeby przyjść na finał Ligi Mistrzów. Niesamowite po prostu. No i że bilety były jeszcze dostępne. Ja w ogóle ten bilet, słuchajcie, dzisiaj kupiłem. Także nieźle. Idę szukać swojej miejscówki, zobaczymy, jak sala wygląda. Jest moje wejście, 205. Także już wchodzę na trybunę. Ogólnie hala w Antalii może pomieścić 10 tysięcy kibiców. Ciekawe, jak z akustyką. Zaraz zobaczymy. Wchodzimy, są kibice z Polski. Zobaczcie, tak to się prezentuje. Bardzo dobra widoczność. Jeszcze 18 minut do meczu. Jest dużo kibiców z Polski, jest, będzie się działo. Mam nadzieję, że będzie głośny doping. Idę szukać swojego miejsca.
rozgrzewka. Rozgrzewają się chłopaki. Jest jastrzębski węgiel. Dobrze, chwila, moment i zaczynamy. Dobra, mam miejscóweczkę, zobaczcie, powiedzcie sami. Dobra, co nie? Number 24, Jimmy Durtman.
za nami, kochani. Do tyłu, że tak powiem, czyli w plecy. Jak wam się meczek podoba? Kto ogląda? Oglądacie? No, ciężko im się grać dzisiaj, z tego co widzę. Także zaczynamy drugiego seta i liczymy, że będzie teraz lepiej i już tylko do przodu. Piękny blok. Pięknie! Elegancko! No i elegancki start drugiego seta. Oby tak dalej. I co, mamy 2-0 niestety. Ale wierzymy do końca. Łatwo nie będzie. Tym bardziej, że zaczyna Konstantino punktem, ale kibicujemy i bierzemy do końca.
I cóż, kochani, wynik znacie, że tak powiem, nic się nie stało. Znacie tą przyśpiewkę oczywiście. Powiedziałbym też, że szybkie 0-3 i wakacje, no ale oni raczej nie będą mieli wakacji, bo zaraz sezon na KDE się zaczyna. No i Igrzyska Olimpijskie w tym roku, także niektórzy z nich wcale wakacji to nie będą mieli. Za długich, że tak powiem. Także już jest po meczu, szybka sprawa. Jeżeli chodzi o atmosferę, powiem wam szczerze, to mam takie mieszane uczucia, trochę takiego pikniku, ale trochę jakieś tam atmosfery takiej. Widać, że Turcy bardzo lubią siatkówkę i że chcą, żeby tutaj właśnie jak najwięcej się działo. No już od wielu lat się w sumie tutaj dzieje, jednak damskie drużyny tutaj też dominowały. W tym roku jest akurat inaczej, bo dwie włoskie grają w finale Ligi Mistrzów, ale w zeszłym była dominacja na przykład turecka, także Turcy w męskiej siatkówce też by chcieli, żeby ich drużyny tutaj, że tak powiem, były w finałach, no i narodowa też grała dużo lepiej. To by było dzisiaj na tyle, kochani. Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka specjalnego, który był naprawdę nieplanowany zupełnie. To był naprawdę spontaniczny wyjazd. Ja w sobotę o 17 się dowiedziałem tak naprawdę, że mecz jest tutaj, a dzisiaj w niedzielę o 11 kupiłem bilety. Mecz o 17 przyjechaliśmy. No i cóż, jadę po rodzinkę, odebrać z miasta, wracamy do hotelu. Trzymajcie się.